Cześć, mam na imię Agnieszka i postanowiłam dzisiaj odwiedzić salon dla psów Snoopy Dog w celu wyczyszczenia ząbków mojego psa. Bardzo ciekawa byłam, jak wygląda taki zabieg i chciałabym się z Wami podzielić tą właśnie opinią, tą informacją. No i przeprowadzimy taki mini wywiad z Iloną, która jest groomerem. Zapraszam. Cześć, mam na imię Ilona. Jestem groomerem od 2021 roku. Prowadzę swój salon pielęgnacji psów Snoopy Dog w Zawierciu. Wykonuję usługi takie jak strzyżenie, trymowanie, wyczesywanie podszerstka, a także kosmetyczne czyszczenie zębów u piesków. Dlaczego czyszczenie zębów jest tak ważne? Przede wszystkim usuwa kamień nadzębny, usuwa bakterie oraz nieprzyjemny zapach z jemy ufnej psa. Zawsze myślałam, że czyszczenie zębów u psa musi być u weterynarza, więc w jaki sposób to wygląda? Czym to się czyści? Jak to wygląda? Czy to boli psa? Czy wydaje jakieś dźwięki? Czy mogłabyś nam powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat? Przede wszystkim ja nie leczę, tylko zapobiegam różnym chorobom jemy ufnej psa. Ultradźwięki, które są wytwarzane przez szczoteczkę, przenikają aż do 12 mm w głąb tkanki, docierając do miejsc, gdzie nie dotrze nic innego, dzięki czemu skutecznie likwiduje zarazki oraz bakterie gromadzące się na dziąsłach, zębach i kieszonkach zębowych. Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny dla psa. Przede wszystkim ja nie szczotkuję zębów tą szczoteczką, tylko delikatnie przykładam do zęba psa. Okej, okay, świetnie. Brzmi to naprawdę bardzo całkiem sensownie. Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie ile czasu trwa taki zabieg? Czas zabiegu jest bardzo zróżnicowany. Wszystko zależy od ilości kamienia oraz od wielkości jamy ustnej psa. Wiadomo, że gdy pies jest mniejszy, ta szczoteczka obejmuje więcej zębów, przez co zabieg może być szybszy. A jeśli jest większy pies, wiadomo, że to trwa dłużej, bo ma większe zęby. Przedział czasowy, godzina, półtorej godziny maksymalnie. Może to być 40 minut, może to być półtorej godziny. Jeśli jest dużo tego kamienia na ząbkach psa, wtedy nie daję gwarancji, że uda się to za pierwszym razem ściągnięcie. Dlatego zawsze proponuję wizytę rozłożoną na dwa razy. Po załóżmy dwóch tygodniach można przyjść znowu z pieskiem i ściągnąć resztę kamienia. Okej, no to w takim razie wszystko już wiem. Czy jakoś specjalnie muszę przygotować swojego psa do takiego zabiegu? Nie, pies nie wymaga specjalnego przygotowania do takiego zabiegu. Jak często trzeba sprawdzać jamę ustną psa i jak często taki zabieg musi być później wykonywany, aby te psy miały czyste ząbki? Jak często? Oczywiście jest to kwestia indywidualna. Jeżeli twój pies nigdy nie był na usuwaniu kamienia, zapraszam na wizytę kontrolną, która jest bezpłatna. Podczas tej wizyty sprawdzę uzębienie twojego psa i stwierdzę, czy czyszczenie jest konieczne. Profilaktycznie zalecam raz w roku taką kontrolę. Okej, okay, świetnie. W takim razie, czy można liczyć na taką usługę sprawdzenia uzębienia mojego psa przy każdorazowej wizycie strzyżenia na przykład? Tak, oczywiście, bez problemu. No to fantastycznie. A skąd się w ogóle bierze ten kamień? Skąd bierze się kamień? Na zębach odkłada się płytka bakteryjna, do której przylegają i namnażają się bakterie. Z czasem ulega ona mineralizacji solami wapnia i magnezu zawartymi w ślinie i zamienia się w kamień nazębny. Rozrastający się kamień nachodzi na dziąsła i powoduje ich zapalenie. Prowadzi to do przerostu lub zaniku dziąsła, odsłonięcia szyjek zębowych, powstania kieszonek dziąsłowych, ubytku szkliwa, a także wrotnych zapaleń korzenia. W następstwie zęby obozowują się, zaczynają się chwiać i wypadają. Jakie choroby powoduje kamień nazębny? Trzy podstawowe choroby przyzębia to zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia, paratontuza. Rozumiem, że profilaktyczne czyszczenie zębów u psa zapobiegnie tym wszystkim chorobom i nieprzyjemnościom, a także w przyszłości nie narazi nas na duże koszty, tak? Bo wizyty weterynaryjne są dość drogie.
No tak, dlatego warto profilaktycznie czyścić pieskowi ząbki. A co mogę zrobić, żeby ten kamień się tak bardzo nie namnażał? Co sprzyja powstawaniu tego właśnie kamienia? Powstawaniu kamienia sprzyja często wada zgryzu, mały i krótki pysk, gotowany pokarm, dużo cukru w karmie, brak twardych gryzaków i kości, a także miękka karma. Często wydaje nam się, że gdy kupimy mniejszą karmę dla naszego psa, dla niego jest to wygodne, a tak naprawdę to nie o to w tym wszystkim chodzi. Pies jedząc drobną karmę sam nie czyści zębów, bo ją połyka w całości. No, to naprawdę ciekawe. Nie wiedziałam. Czy mogłabyś mi powiedzieć, jakie są przeciwwskazania do takiej wizyty? Pierwszym takim przeciwwskazaniem do takiej wizyty czyszczenia zębów jest zanik dziąseł. Mogą to być również nadziąślaki, narośla, zmiany w okolicach jamy ustnej, bardzo silnie rozwinięty kamień nazębny oraz nie wykonam takiej usługi z psem agresywnym. No tak, to jest raczej oczywiste. Czy właściciel psa może zostać przy takiej wizycie, czy wolisz zostać sama? Jeśli chodzi o obecność właściciela, wolę zostać jednak sama z psem, ponieważ przy obecności właściciela pies może być niespokojny, może się wyrywać. A tu właśnie chodzi o to, aby mieć tą ciszę i spokój z tym psem, aby pies się wyciszył. Wtedy będzie grzeczny na stole. No okej. A nie boisz się, że cię ugryzie taki pies? Czy używasz jakichś środków, aby był bardziej spokojny? Nie, nie boję się i nie używam żadnych środków uspokajających. Podchodzę do psa z całkowitym spokojem i szacunkiem. Jeśli pies nie da sobie wyczyścić ząbków, to nie robię tego na siłę. Informuję klienta o całej sytuacji i jeżeli jest bardzo rozwinięty kamień nazębny, proponuję wizytę u weterynarza. No tak, wszystko już chyba zostało powiedziane, wszystko już wiem, nie mam już żadnych pytań. O, może jeszcze jedno. Ile kosztuje taka usługa? Tak jak powiedziałam na początku, wszystko zależy od ilości kamienia na zębach psa. Dlatego zapraszam na konsultację oczywiście bezpłatną i tam wszystko już powiem. Dziękuję Ci bardzo za udzielenie wszelkich informacji. Widać, że podchodzisz do tego profesjonalnie i z pełnym spokojem, także gratuluję. Ja również dziękuję i zapraszam wszystkie pieski.